Witam Państwa ponownie. Gdybyś wiedział, że to ostatni dzień Twojego życia, zrobiłbyś coś inaczej? Dramatyczne wydarzenia pomagają nam dostrzec, co naprawdę liczy się w życiu, o czym boleśnie przekonała się bohaterka naszej dzisiejszej historii. Żyła lekkomyślnie, kłamiąc, oszukując i łamiąc wszelkie zasady, aż w końcu dotarło do niej, że życie jest jak para, która rozpływa się w powietrzu. Wtedy jej serce i umysł zostały wyzwolone. O, i co ja teraz zrobię? O, gdzie moja torebka? Muszę znaleźć to cholerne prawo jazdy. Czy pani coś piła? Owszem. Ile? O wiele za dużo. Wie pani, dlaczego panią zatrzymałem? Pojęcia nie mam. Jechała pani pod prąd. O. Samochód naprzeciwka musiał zjechać na pobocze, żeby uniknąć zderzenia. Zastanawiałam się, co on robi na moim pasie. Proszę pani, o mało nie zabiła pani człowieka. Proszę wysiąść z samochodu. Możemy przeszukać wóz? Oczywiście. Ma pani jakieś prochy? Normalnie miewam, ale dziś wyjątkowo nie. Zrobimy test alkomatem, ale wygląda na to, że spędzi pani tę noc w areszcie. O. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Wystarczająco upokarzające jest dla bezdomnych samo przeszukiwanie śmietników za bodaj kawałkiem czegoś do zjedzenia, nie mówiąc o kąpieli w miejscu publicznym pod szyderczym spojrzeniem przechodniów. Jaką ulgę odczuwają ci, którzy trafiają do Pacific Garden Mission? Dzięki ludziom dobrej woli, którzy wspierają nas finansowo, zapewniamy bezdomnym pożywne posiłki i kąpiel, ale też czyste ubrania i bezpieczny nocleg, a nawet pomoc medyczną i dentystyczną w misyjnym ambulatorium. A wszystko to całkiem za darmo. Różnego rodzaju kursy pomagają im znaleźć pracę i dzięki temu wrócić do rodziny i do społeczeństwa. Zaś porady prawników, psychologów i duszpasterzy pozwalają im odwrócić się od porażek przeszłości i ponownie stanąć na własnych nogach. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy przyjmują prawdę o Bożej miłości i odkupieniu i decydują się zawierzyć temu, który jako jedyny jest w stanie przemienić ludzkie życie. I o takich właśnie przemianach opowiadają nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 3082 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da wam do myślenia. Będę mogła jutro iść do pracy? Nie sądzę. Nie w takim stanie. Proszę mocno dmuchnąć. I co pokazuje? Limit przekroczony dwukrotnie. Zabieram panią do aresztu. Dziękuję, że ściągnął mnie pan z drogi i uratował mi życie. Niech pani wsiada. No, a co z moim autem? Nie wiem, z posterunku będzie pani mogła zadzwonić. Co? Jeden telefon zgodnie z przepisami. Jeden telefon? Do kogo ja mam zadzwonić? Do taty? Czy do męża? W końcu bohaterka tej historii zwróciła się do właściwej osoby, ale jeszcze nie wtedy, nie tego wieczoru. Ze względu na drastyczność poruszanych tematów, dzieci nie powinny słuchać tej audycji bez towarzystwa dorosłych. Prawdziwa historia kobiety, którą nazwaliśmy Ginger, już teraz w Wyzwolonym. No, i do kogo w końcu zadzwoniłaś, Ginny? Do ojca czy do męża? No wahałam się, no tata czy Rick? Tata zostawiłby mnie w areszcie, ale Rick by się wściekł. No, jak tam było? Nawet nie umiem sobie wyobrazić. Byłam tak pijana, że cela mi wirowała w oczach. No,
ale przynajmniej byłam w niej sama. No, przeleżałam na pryczy całą noc z jedną nogą na podłodze i jedną ręką na ścianie, żeby nie spaść. Taka była wąska i strasznie chciało mi się pić. Ej, a długo cię tam trzymali? 8 godzin. A śniadanie było okropne, no nie dało się zjeść. Do kogo zadzwoniłaś? Do Rika. No i strasznie się wściekł. Musiał wpłacić kaucję, $150. W drodze do domu nie odezwał się ani słowa. No, jak gdyby on nigdy się nie upijał. Właśnie, a co noc jest pijany. Czemu ty w ogóle za niego wyszłaś? Wtedy wydawało mi się to sensowne. Ale wieczorem po ślubie siedziałam na podłodze i płakałam. Wiedziałam już, że popełniłam fatalny błąd. A teraz jest już za późno. On pali trawkę? Nie, tylko co wieczór zalewa się w trupa. I nienawidzi, kiedy ja palę. Ginny, a czy on wie, co robisz w klubie? Tak, powiedziałam mu zaraz na początku. A wcale się tym nie przejął. No, potrzebowaliśmy pieniędzy na czynsz. To było jeszcze zanim dostałam pracę w firmie, gdzie pracowaliśmy razem. A potem przeniesiono mnie do innego działu. Moi rodzice by mnie zabili, gdyby się dowiedzieli, że pracuję w klubie nocnym. Ja sobie nie wyobrażam, że mogłabym występować na wieczorach kawalerskich. Oj, no mnie też to zawsze przerażało. No, nigdy nie wiadomo, w co się wchodzi. Przeważnie jest w porządku, ale faceci po całej nocy picia stają się nieobliczalni. No, różne rzeczy przychodzą im do głowy. No właśnie. Kiedyś paru tak się napaliło, że nie chcieli nas wypuścić. Potem jechali za nami, a w końcu któryś wytłukł szybę w naszym samochodzie. No i powiedz, że zamierzasz to ciągnąć. Nie, wracam do poprzedniej pracy, jest o wiele lepsza. A możesz? Nie przeszkadza to, że masz w papierach jazdę po pijanemu? Na szczęście nikogo to nie obchodzi. Fakt, no rozrabiałam. Kosztowało mnie to $250 i zawieszenie prawa jazdy na 3 miesiące. Nie mówiąc o awanturze, jaką zrobił ci mąż. To akurat nic nowego. Praktycznie cały czas się kłócimy. Urodziłam się w Ohio w połowie lat 70. Moi rodzice uwielbiali życie towarzyskie. Alkoholowe imprezy z paleniem trawki były na porządku dziennym. Ale któregoś dnia mój ojciec stał się chrześcijaninem i bardzo się zmienił. Już nie wściekał się z byle powodu i przestał być złośliwy. O, mogę powiedzieć, że w wieku 10 lat dostałam nowego ojca. Odtąd rodzice często zabierali mnie i mojego brata do kościoła, gdzie słuchałam kazań o tym, że powinnam być dobrą i błogosławioną, ale nikt nigdy mi nie wyjaśnił, jak miałoby się to stać. Rodzice nie pozwalali mi spotykać się z chłopakami, dopóki nie skończę 16 lat. Więc od 14 roku życia ukrywałam przed nimi związek z pewnym niesamowicie zaborczym facetem. Przekonywałam ich, że zawsze, kiedy go odwiedzam, jego rodzice są w domu, co oczywiście było kłamstwem. A potem zaczęłam pić i palić i w moim życiu pojawił się kolejny dominujący chłopak. Posuwał się do tego, że pozostawiał sińce na moim ciele, z których musiałam tłumaczyć się tacie. Ginny, dzwonił twój szef i powiedział, że ten twój facet pchnął cię na ziemię na parkingu. Nie było niczego takiego. Dwie kelnerki też to widziały. A to ja pierwsza go pchnęłam. I dlatego masz taki siniak na ramieniu? Nie, mówiłam ci, że poślizgnęłam się w restauracji i poleciałam na ścianę. Ja mam w to uwierzyć. A czemu nie? No bo coś za wiele masz tych siniaków ostatnio. I wolałbym się nie dowiedzieć, że on się nad tobą znęca. No nie znęca się, tato, kłócimy się jak każda para, ale to nic poważnego. Kłamstwo było dla mnie czymś tak naturalnym, jak oddychanie. Nie wyobrażałam sobie życia bez niego. Przed wyjazdem do koleżu mój chłopak wręczył mi pierścionek zaręczynowy, ale zerwałam z nim z powodu jego gwałtownego charakteru. Poza tym spotykałam się już z innym facetem, którego też okłamywałam. Kiedy skończyłam 20 lat, rodzice kupili mały domek, który od nich wynajęłam. Wtedy już mocno imprezowałam i paliłam trawkę. W pracy poznałam Rika. Nie był taki dominujący jak moi poprzedni faceci, więc wydawał mi się dobrym partnerem na życie. Wprowadził się do mnie, a niedługo po tym wzięliśmy ślub. Kiedy zostałam zwolniona z pracy, zaczęłam tańczyć na wieczorkach kawalerskich.
Kiedy któregoś dnia tata przyjechał po czynsz, odbyliśmy na ten temat nieprzyjemną rozmowę. No skąd masz tyle jednodolarówek? Specjalnie je zbieram. Naprawdę? A czy ty przypadkiem nie tańczysz w klubie nocnym? No wiesz. Nie wiem, ale podejrzewam. No grubo się mylisz. Nie wydaje mi się. Tylko dlatego, że mam pęk jednodolarówek. I dlatego, że o tym się mówi, nawet u mnie w pracy. A jeśli nawet, to co? Czyli to jednak prawda. I co z tego? Mam na czynsz, jak widzisz. A czy Rick o tym wie? Oczywiście, ale jego to nie obchodzi. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że mój ojciec razem z moim bratem pił i palił marihuanę. Byłam w szoku, kiedy w moje 21 urodziny zabrał mnie do knajpy, a w drodze powrotnej zapytał, czy mam jakąś trawkę. Kilka dni później kupiłam towar i paliliśmy razem, ale mój mąż nie uznawał narkotyków. Paliłam w garażu, kiedy go nie było. Rick mniej więcej w tym czasie rzucił poprzednią pracę i zatrudnił się w barze. Całą wypłatę przepijał, a nasze życie było jednym wielkim polem bitwy. Zaczęłam dorabiać w kolejnym klubie nocnym w pobliskim mieście, gdzie poznałam Abby i Sophie. No, i znowu jesteśmy razem. Mówią na nas trzy furie. A, podoba mi się. Mnie też. Chodźmy po pracy do Pita. Mogłybyśmy spróbować ekstazy. A co na to twój mąż, Jimmy? Spokojnie. O 3 nad ranem jest nieprzytomny. Nie ma pojęcia, kiedy wracam do domu. Niezłe małżeństwo. Raczej współlokatorzy. Dlaczego jesteście razem? Rozmawialiśmy o rozwodzie. On nie cierpi mojego nałogu. Twojego? A co z jego nałogiem? No właśnie. Sam codziennie zalany w trupa. A kiedy znalazł u mnie trochę towaru, wściekł się tak, że wywalił taką dziurę w ścianie. Potem ją musiał naprawić. No nie. Przez wiele lat zdradzałam męża, nieustannie go okłamując. Pewnego ranka po przebudzeniu znalazłam na stole papiery rozwodowe, a przy nich plik ogłoszeń o mieszkaniach do wynajęcia. Wyprowadziłam się więc do pobliskiego miasteczka i podjęłam pracę w jeszcze jednym klubie. Tam poznałam Gary'ego, spokojnego mężczyznę, który przyszedł tam zabawić się z przyjaciółmi. Ginger? Piękne imię dla tak pięknej dziewczyny. A ja jestem Gary. Przyjaciele nazywają mnie Ginny. Skąd jesteś, Gary? Z Kentucky. O, zabawnie mówisz, podoba mi się. A powiedz jeszcze raz, Kentucky. Kentucky. Mogłabym cię słuchać przez całą noc. To może wpadłabyś kiedyś? No, bywa, że zapraszam najbliższych przyjaciół. Był inny niż wszyscy, których znałam, więc od razu między nami zaiskrzyło. Potrafiliśmy godzinami rozmawiać o naszych rodzinach, o dzieciństwie, o tym, jak dorastaliśmy. Miałem szczęśliwe dzieciństwo. W mojej rodzinie wszyscy bardzo się kochali. W każdą niedzielę chodziliśmy do kościoła. A moi rodzice też zawierali nas do kościoła. Ale niewiele nam to dawało. Właściwie nigdy nie zrozumiałam, o co tak naprawdę w tym chodzi. A kiedy wyprowadziłaś się z domu? Zaraz po dyplomie. W domu też musiałam dokładać się do czynszu, a nie miałam żadnej swobody. A twój tata był jeszcze wtedy wierzący? No tak, w tym czasie dziadek założył nawet kościół w garażu. Babcia grała na pianinie, wujek Jim uczył w szkole niedzielnej. A my musieliśmy uczyć się na pamięć wersetów biblijnych. Na przykład Jana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Pewnie to ważny werset, skoro oboje go pamiętamy. Kiedy miałam 10 lat... Tata powiedział mi, że jeśli chcę iść do nieba, muszę być zbawiona. Mhm. A nie chciałam iść do piekła, więc zrobiłam to, co mi kazał. Tak? Ale wcale się nie zmieniłam, nie przestałam kłamać.
I robiłam tylko to, co sprawiało mi przyjemność. Uważasz, że prochy są w porządku? No przecież nikogo nie krzywdzę. No ale są nielegalne. Podobnie jak przekraczanie prędkości. A ludzie nieustannie to robią. Daj spokój, Dary, zapal ze mną. Nie mogę. W pracy robią nam testy narkotykowe. O, straszne. A poza tym należę do Gwardii Narodowej i niedługo będę miał 2 tygodnie szkolenia. Kiedy wrócił, wprowadził się do mnie. W wieczór sylwestrowy razem ze mną spróbował twardych narkotyków. I od tego momentu jego serce i umysł zostały całkowicie opanowane przez narkotyki i żądzę zaspokojenia potrzeb seksualnych. Byłam nawet zadowolona, bo mogłam dzielić się z nim swoją pasją, co z poprzednim mężem nie było możliwe. Życie było dobre, przynajmniej tak mi się wydawało. Nie miałam pojęcia, jak bardzo gwałtownie wszystko miało się zmienić. Nie idziesz dzisiaj do pracy? Nie, biorę wolne. Świetnie! Zaproponowano mi, żebym złożył wypowiedzenie. Mam za dużo nieobecności. To zrób tak, mamy dosyć pieniędzy. No i chyba też tak zrobię. A mógłbym zająć się poważniej sprzedawaniem prochów. O, tylko bądź ostrożny. No wiadomo. A ja też chciałabym rzucić pracę w klubie. A to na co czekasz? Wcale nie musisz tego robić, Gina. Dzięki, kochanie. Mieliśmy wszystko, czego dusza zapragnie. Nową furgonetkę, nowy samochód, 2 motocykle. Moja najlepsza przyjaciółka, Sophie, odwiedzała nas w każdy weekend. Była mi bliska jak siostra, której nigdy nie miałam. Razem piliśmy i braliśmy prochy. Halo? Hej, Ginny. Słyszałam, że rzuciłaś pracę w klubie. Zgadza się. Już nigdy do niego nie wrócę. Będzie mi ciebie brakowało. Przyjedziesz w tym tygodniu, prawda? Pewnie. Słyszałaś nowiny? Jakie? Znaleziono ciało Missy. Została zamordowana. To straszne! Sophie, ty też musisz z tym skończyć. Nie, czy pracuję tylko w weekendy. Poradzę sobie, Ginny. Kiedy odeszłam z klubu, Gary zaczął na dobre handlować narkotykami, więc pieniędzy nam nie brakowało. Znalazłam normalną pracę i życie było normalne i cudowne. Pod koniec listopada 2001 roku właśnie jechałam do firmy, kiedy zadzwoniła moja przyjaciółka. Ginger? Tak? Słyszałaś, co się stało, Sophie? Nie. A co? Nie chcę być tą, która ci o tym mówi. A o czym ty mówisz? Jej były chłopak. Zastrzelił ją, a potem siebie. Bo nie, to nie może być prawda. W sobotę z nią rozmawiałam. Niestety... Oboje nie żyją. Nie, nie, nie! Ciągle nie wierzyłam w to, że wysyłam do domu pogrzebowego kwiaty dla mojej najlepszej przyjaciółki. Gdzie ona teraz jest? Czy śmierć to naprawdę koniec? Jakoś przetrwałam te dni, ale od tamtej chwili nigdy nie tknęłam twardych narkotyków. Choć nadal paliłam trawkę. Szukając sposobów, które pomogłyby mi radzić sobie z życiem, pomyślałam o Bogu i zaczęłam czytać Biblię. 1 jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Wy, którzy nie wiecie, co będzie jutro? Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Żyliście na ziemi w zbytku i rozkoszach. Utuczyliście serca wasze na dzień uboju. To o mnie. Skończyłam z imprezowaniem. Dotąd moim jedynym pragnieniem w życiu było zaspokajanie moich własnych pragnień. A teraz zrozumiałam, że Bóg może mnie zabrać z tego świata w każdej chwili, bez ostrzeżenia. Zrozumiałam, że Bóg postawił mnie tu z jakiegoś powodu. Moje życie ma cel. Tyle, że ja nigdy go nie szukałam.
Niedługo po pogrzebie spotkałam się w restauracji z mamą Sofii. Byłam bardzo zdenerwowana. Wiem, jak byłyście blisko. Ile razy się z nią spotkałam, zawsze o tobie mówiła. Byłyśmy jak siostry. Pozostawiła ogromną dziurę w moim życiu. Wiem, że tańczyła w klubie. W jej samochodzie znaleźliśmy stroje i te różne gadżety. Nie chciała, żebyś wiedziała. Ginger, kiedyś Sophie prosiła Boga, żeby ją zbawił. Mam nadzieję, że była w tym szczera. Jeśli tak, to wierzę, że jest teraz w niebie. Nigdy nie rozmawiałyśmy o Bogu. Ginger, możesz mieć pewność, że po śmierci pójdziesz do nieba. Żałuj za swoje grzechy popełnione przeciwko Bogu. A potem zaproś Jezusa do swojego serca i uwierz, że On umarł za twoje grzechy. On chce ci dać nowe życie. Nie jestem pewny, czy jesteśmy zbawieni, kochanie. Ale jako dzieci oboje przyjęliśmy Chrystusa, pamiętasz? Nigdy tak naprawdę nie wiedziałam, co to znaczy, Gary. No, jak mogłabym być zbawiona i dalej prowadzić takie życie? Nigdy nie myślałam o tym, żeby sprawić przyjemność komukolwiek poza sobą. Byłam cholerną egoistką. Biblia mówi, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. No to straszne, że nigdy nie rozmawiałyśmy z Sophie o Jezusie. Ginny, nie przejmuj się tym aż tak bardzo. Gary, musimy coś zrobić. Zgadza się. Bóg nie pozwoli nam żyć dalej w ten sposób. Myślę, że powinienem poszukać jakiejś regularnej pracy i skończyć z handlowaniem prochami. Pieniądze są z tego niezłe, no, ale to wielkie ryzyko. Gary znalazł pracę, ale 2,5 tygodnia po śmierci Sophie wyszedł, żeby zakończyć transakcję i nie wrócił. Czekałam i martwiłam się, aż w końcu usłyszałam pukanie do drzwi. Przez Judasza zobaczyłam na korytarzu 5 czy 6 policjantów. Odsunąć się na bok! Ręce na ścianę! Mamy nakaz przeszukania mieszkania! Gdzie jest Gary? Pod opieką. A my mamy zabrać resztę narkotyków. Znaleźli 600 pigułek ekstazy, trochę kokainy i całą paczkę marihuany. Podczas gdy oni przeszukiwali pokoje, ja siedziałam w kącie i zastanawiałam się, dlaczego to wszystko mi się przydarzyło. A wtedy jeszcze nie rozumiałam, że to nasz ryzykowny styl życia doprowadził do tych wszystkich tragedii. Zbieraliśmy to, co zasialiśmy, ale wtedy trudno mi było zrozumieć to i zaakceptować. Gary został skazany na 10 lat więzienia. Kiedy po rozprawie trafił już do miejsca odsiadki, pojechałam go tam odwiedzić. Co u ciebie, Gary? W porządku, ale bardzo mi ciebie brakuje. Czytałam Biblię, Gary, i wydaje mi się, że Bóg chce nam coś powiedzieć. Teraz słyszę go wyraźnie. Oddałem swoje życie Jezusowi, Ginger. Od teraz chcę żyć dla Niego, niezależnie co będzie. To dobrze. Wyjdziesz za mnie, kiedy już odsiedzę swoje. Będziesz na mnie czekała? Będę. Wyjdę za ciebie i będę na ciebie czekała. Kocham cię, Gary. Codziennie czytam Biblię i to mi bardzo pomaga. Ja też. I mówię innym, co Bóg dla mnie uczynił i że oni też mogą być zbawieni. Jak mogliśmy być tacy ślepi? Ginger, żyliśmy tylko dla siebie, a diabeł stawiał przed nami pokusy, których nie byliśmy w stanie odeprzeć. Jezus jest dobrym pasterzem i On zawsze będzie nas prowadził w bezpieczne miejsca. Ale diabeł jest realny i potrafi zwodzić. Siedem miesięcy po śmierci Sophie, inna moja przyjaciółka zginęła w wypadku samochodowym. Kolejny pogrzeb. A ja nie miałam nikogo, kto by mnie pocieszył. Nikogo oprócz Boga. To wtedy zdałam sobie sprawę, że On jest wszystkim, czego potrzebuję. Boże, przepraszam Cię za to, jak żyłam. Wstydzę się na myśl o tym,
że prowadziłam życie, które niszczyło wszystko, do czego mnie stworzyłeś. Chcę iść do nieba, kiedy umrę. Nie chcę już dłużej żyć, tylko po to, by zaspokajać swoje pragnienia. Chcę żyć dla ciebie i tobie przynosić radość. Przebacz mi wszystkie moje grzechy. Boże, proszę, zmień mnie i zostań moim Panem i Zbawicielem. Amen. Nie potrafię opisać, jaki pokój dał mi Bóg w tym momencie i jaką radość wprowadził w moje życie. Gary złożył apelację i został zwolniony już po roku. Wzięliśmy ślub i przeprowadziliśmy się do Kentucky, z dala od naszych dawnych przyjaciół i dawnego życia. Znaleźliśmy wspaniały kościół i pastora, który uczył nas i prowadził w poznawaniu Biblii. Bracia i siostry, Stary Testament zapowiada Jezusa, począwszy od Genezis aż po proroka Malachiasza. Dlatego Jezus w synagodze odwołał się do 61 rozdziału Księgi Izajasza. Powiedział: Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Biblia mówi: gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I dalej: albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Od tamtej pory minęło 5 lat. Bóg dał nam 2 synów. Wzmacniamy się w oddaniu dla Boga i poznawaniu Jego słowa. Wielbię Boga za to, że uratował mnie od płomieni piekielnych i dał mi życie wieczne. Przyjacielu, piekło to nie przyjęcie towarzyskie, tylko wieczny ogień, udręka i żal, że nie uwierzyłeś, że Jezus umarł za ciebie. W Księdze Objawienia, rozdział 21, wiersz 8 czytamy: a miejsce dla tchórzy, niewiernych, obrzydliwców, zabójców, rozpustników, czarodziejów, bałwochwalców i wszelkich krętaczy jest w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Przyjacielu, mam nadzieję, że przyjąłeś już dar życia wiecznego, który zaczyna się od zbawienia, kiedy odwracasz się od swoich grzechów i zwracasz się do żywego Boga, który jako jedyny może cię ocalić. W programie numer 3082 wysłuchaliśmy prawdziwej historii kobiety, którą nazwaliśmy Ginger. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie, prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon. Jeśli zainteresował cię nasz program, skontaktuj się z nami. Zaglądnij do internetu na stronę www.szukającboga.pl. Tam znajdziesz formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois, 60605. Telefon 312 922 1462.